Cześć, siemanko, ze strony Skid z ekipy Bomb Squad. Mamy dzisiaj czwarty miesiąc, trzeci tydzień małego konta. Są zmiany i to całkiem spore, nawet bym powiedział, jeżeli chodzi o progres, przynajmniej tygodniowy. Także co, zaczynamy. Więc tak, pierwsze co, mamy 497 tysięcy GP. Mieliśmy ostatnio 430, więc tutaj srogo skoczyło. Jak sami widzicie, pierwsze co się rzuca na oko, no to Hax już ma G12, tak? Tutaj oczywiście Street Troopera już powoli zaczynam robić na G11, niestety jak każdy się domyśla, Cairo techy będą blokować tutaj, żeby łatwo to było zdobyć. W dodatku mamy też kolejny drugi upierdliwy item, który 3 daki potrzebuje, niestety ten item no też jest ciężki, żeby go wyfarmić. Dodatkowo kuleczki, także no jest to ciężki Jiren, ale każdy wie jak Street Trooper sobie radzi, jaki robi damage, jeżeli chodzi o zdobywanie shardów, jakiś tam postęp jest. Mamy boska odblokowanego, więc to też dodatkowy kolejny punkcik. Oczywiście fajnie wiadomo po co jest bosk. Wiadomo, że łowców będę robił, także tutaj mamy przynajmniej na G7 każdy team podkokrzony. Coś takiego było z BH zrobione. Także mamy tutaj G7, wszyscy mają. Na razie więcej nie robię, po prostu dałem, żeby chociaż coś było na Gatsu, więc Catbane'a no nie będę dodawał. I tak będę musiał mu zrobić troszkę dżyć ze względu na statek. No ale to być może kiedy indziej. Prawdopodobnie jak będzie następny Guts 3x3, to być może wtedy go troszkę podkokrzę. Będą dwa składy sobie łowców, więc też będzie fajnie to zrobione. Mando powoli kończymy farmić. Django zbiera się wraz ze statkiem akurat właśnie HT, więc tutaj nie ma problemów. No, tak jak mówię, bosk no nie wypada super, tak? On tutaj troszkę się go męczę. Jir, jeżeli idzie o pozostałych pilotów, to na razie też stoją na G10. Pierwszeństwo ma u mnie wiadomo, czerwony, no bo czerwony robi fajny damage. Ogółem powiem wam, że ta piąteczka fajnie ze sobą synchronizację ma. Jeżeli piloci strzelają, oczywiście asystuje tutaj czerwony, więc fajnie to robi damage. Oczywiście wiadomo, piloci no tak szybko padają, bym powiedział, więc tutaj jest niestety minus tych dwóch pilotów, no ale niestety damage albo wytrzymałość, tak? Więc dobra, przechodzimy do statków. Statki, no tutaj wiadomo, Silencer jest skończony, tutaj statek pilota skończony, padło nam 24 shardy stateczku, tutaj drugiego pilota, więc to jest całkiem fajnie, na razie w sklepie go nie ma. Slave One skoczył na piątą gwiazdeczkę, więc też jest dobrze, HT już jest odblokowany, no bo wiadomo, bosk jest, więc tutaj też plusik. Xanadu, jakieś tam shardy wpadło, chyba 12 shardów, coś takiego. Nie pamiętam ile mieliśmy, bo wydaje mi się, że mieliśmy 20 na 65. Jeżeli chodzi o statek Kylo, właśnie został dzisiaj odblokowany z rana, więc też fajnie, teraz tylko już dozbierać do 7 gwiazdek. No i co, no tutaj Endurance na razie nie podnoszę, i tak będę musiał pewnie podnieść, żeby po prostu podbić sobie do eventów, ale to pewnie zrobię sobie po zapisaniu się na Gatsu, nie będę specjalnie teraz GP sztucznie dobijał, bo to GP jest dobite tym, co jest potrzebne, tak? Więc tutaj te ile? 40 tysięcy, tak? Nie, sorry, 60 tysięcy GP jakoś tam skoczyło, więc 67 dokładnie. Także tutaj jest podbite tym, czym powinniśmy, tak? Nie ma nic takiego bezsensownego, co nie użyjemy. To samo na statek Vadera też ciągle czekam jeszcze, żeby odblokować, żeby go zrobić, no bo będzie nam potrzebny tutaj do oczywiście finalizera, no ale to mówię, no nie jest jakoś tak, że do miliona się wyrobimy, bo nie ma totalnie opcji. Jeżeli ja robię to, co jest mi tylko potrzebne, no nie licząc łowców, no bo łowcy no nie są zbytnio potrzebni. Boba, okej, okay. Xanadu, bo statki, bosk, też bo statek, to mamy trzech, ale Mando i Griff, wiadomo, żeby była jakaś sensowna piątka, więc głupio by było ich nie robić, bo robią fajną robotę. Także to tak na razie wygląda. Jeżeli idzie o te wszystkie postacie, pozostałych tutaj nie robię. Niektórzy się mnie pytają, czy bandę dać właśnie na przykład Skylo do tego teamu, tak jak ja wspomniałem, ja robię troszkę inny, robię taki testowy troszkę team, ze względu, że to są piloci i używam ich na arenie. Od kiedy skoczył mi HT, może im jest słaby, bo on tam na razie ile ma? 3 gwiazdki, może ma coś takiego. A on swoją robotę, no 4 gwiazdki, wykonuje swoją robotę, jeżeli idzie na arenie, więc tutaj jest całkiem fajnie, bo postęp na arenie, no jeżeli patrząc na wielkość tego konta, to naprawdę jest duża.
więc Arena, no teraz spadłem na 54 miejsce, no ale w top 50 się utrzymuje, także no jest fajnie, dobrze to wychodzi, tym bardziej, że wątku właśnie statków FO i no i właśnie tutaj łowców, no i dosłownie tyle, jeżeli idzie o to. No i co, mamy niedługo konkwestika, zobaczymy, czy będę w stanie coś tutaj zrobić na tym małym koncie jeszcze. No i jeżeli idzie o GW, no to mamy już tutaj 41 na 50, także jeszcze 9 rundek i problem z głowy będzie, już nie będzie trzeba tym zamartwiać. No i co, no i to by było w sumie na tyle, no czekamy na oczywiście Grand Arenę, później się zapiszę, bo jeszcze być może coś wskoczy sensownego tutaj. Dywizja 11, mamy początek sezonu, więc nie wiem, no spróbujemy walczyć o Kyber, zobaczymy jak to wszystko pójdzie. Także co, to by było na tyle, no i co, widzimy się z kolejnym podglądowym tygodniem już za tydzień w kolejny poniedziałek, także trzymajcie się i na razie.